Siema wszystkim, z tej strony Sauli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale po długiej przerwie, a dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić naprawdę dużą ilość expa. I co teraz musicie zrobić, to po prostu ładujemy się na mapkę, do której kod macie teraz na samej górze na ekranie i spisujemy sobie tutaj 6355, następnie 3793 i na samym końcu 2183. Klikamy sobie Enter, klikamy sobie odtwarzaj, pamiętajcie, żeby dać tę grę prywatną, klikamy graj i szybko wchodzimy do sklepu i wpisujemy kod Sauli. Jeżeli to zrobicie, naprawdę bardzo wam dziękuję i teraz po prostu czekamy, aż was załaduje na mapkę. Jeżeli was załadowało, to musimy sobie zejść na dół i pamiętajcie, że jeżeli będziemy tutaj, to odwracamy się i w tym miejscu będzie taki fajny jakby mob grinder z Minecrafta i musimy się tutaj zbudować do samego środka, dokładnie w tym miejscu. I będziemy musieli podejść sobie do pierwszego miejsca, czyli jeżeli już tutaj jesteśmy, robimy dowolną emotkę i się odsuwamy. Teraz was przeteleportuję do tego miejsca, od razu weźcie sobie grappler i czekamy, aż ten timer dobiegnie końca. Jeżeli czas tutaj się skończy, to musimy sobie podejść i wpisujemy dokładnie tutaj 7117. I na samym końcu również 7. Klikamy sobie Confirm i w tym miejscu na dole musimy sobie kliknąć tutaj Start of XP i teraz idziemy sobie do Secret Area. W tym miejscu musimy pójść najpierw do zielonego domku, wchodzimy sobie tutaj na górę i musimy pójść sobie jeszcze raz na górę. Następnie tutaj i znów na górę. Idziemy jeszcze raz i musimy tutaj znaleźć takie miejsce, które już nam pokazuje, gdzie jest. Jeżeli już tu weszliście, to musimy sobie pójść w prawo, następnie tutaj i tu będzie na ścianie pierwszy przycisk z expem. Następnie musimy sobie pójść do kolejnego miejsca, więc jeżeli tutaj będziemy, to idziemy sobie do różowego domku po lewej stronie, dokładnie tutaj. Wchodzimy sobie na górę, jeszcze raz na górę i następnie tutaj na sam czubek, dokładnie do tego tutaj miejsca. Wchodzimy i musimy sobie kliknąć tutaj E, tutaj na ścianie będzie także kolejny przycisk, musimy go po prostu znaleźć. Jeżeli go nie ma, to po prostu skipujemy, on powinien się tutaj pojawić, ale chyba mi się nie pojawił. Także możemy się po prostu tutaj wrócić teraz i musimy teraz przejść do kolejnego miejsca, czyli jeżeli już tutaj byliśmy i byliśmy już tutaj w dwóch miejscach, to znajdziemy sobie AFXP. Pierwsze będzie tutaj, jeżeli je klikniemy, drugie będzie tutaj, jeżeli je klikniemy i trzecie będzie tak tutaj, jeżeli go klikniemy, tutaj będzie taki róg i w tym miejscu będzie przycisk. Klikamy sobie go i za niego także zacznie dostawać expa. Musimy sobie teraz przejść na stację paliw, dokładnie tutaj. I musimy sobie przejść tutaj z lewej strony do kasy. I tu jest kasa i w rogu będzie kolejny przycisk. Klikamy sobie go i teraz musimy się udać jeszcze do jednego miejsca. Czyli jeżeli już tutaj byliśmy i tutaj także byliśmy, to musimy sobie pójść do tego domku na górę. I tutaj będzie w prawym rogu na górze przycisk kolejny, który musi sobie znaleźć. I nie jestem pewien, czy on tutaj będzie, ponieważ one czasami znikają, więc postaram się go jeszcze znaleźć, ale wydaje mi się, że po prostu on zniknął. Więc już to kliknęliście wszystko, to idziemy sobie stąd tutaj na sam dół i musimy teraz przejść tutaj z tyłu za ten żółty domek i wchodzimy na górę. Teraz tutaj w rogu na samej górze będzie kolejny przycisk, klikamy sobie go i teraz udajemy się do ostatniego, który będzie najbardziej przydatny, ponieważ będzie nam pozwalał być AFK, więc klikamy sobie tutaj na rifta i teraz po prostu musimy sobie tutaj skakać. Jak widzicie, dostajecie naprawdę dużą ilość expa, więc życzę wam miłego expienia i widzimy się już w kolejnych mapkach o godzinie 15 jutro. Siemanko!